Ziemia się trzęsie, strach się grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Pokój z wami. Módlmy się. Panie Jezu, chcemy się odnaleźć w Twoim Słowie. Nie bójcie się, ja jestem. Jesteś, to znaczy żyjesz. Jesteś, to znaczy chcesz być blisko. Jesteś. To wszystko zmienia. Chcemy Cię w tej godzinie błogosławić za Twoje zmartwychwstanie i za Twoją żywą obecność. Chcemy się w tej obecności odnaleźć, ucieszyć. Chcemy z tej drogi światła zaczerpnąć takie postanowienie, by też być przy Tobie i być dla Ciebie, też być obecnymi, tak jak Ty jesteś obecny dla nas. Daj nam wszędzie, gdzie jesteśmy, być obecnymi dla Ciebie. Prosimy Cię o Ducha Świętego, żeby tej godziny w nas się modlił, żeby nas poprowadził tą drogą Twoich objawień paschalnych, spotkań paschalnych. Niech się te spotkania na nas też wypełnią w tej godzinie. Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, pierwsza tajemnica światła. Jezus powstaje z martwych. Chrystus z martwych wstał, alleluja. Prawdziwie z martwych wstał, alleluja. Chrystus z martwych wstał zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Kiedy Ty mówiłeś, że powstaniesz zgodnie z Pismem, przywoływałeś Jonasza, którego Bóg wyprowadził ze śmierci. Ta śmierć, z której Bóg wyprowadził Jonasza, to była nienawiść. Nienawiść do Niniwy. Bo to nie było wnętrze wielkiej ryby. W tej wielkiej rybie Jonasz się modlił, to znaczy żył. Tym, co go zabijało, była nienawiść, nieprzebaczenie, chęć zemsty.
Proszę Cię przy tej pierwszej stacji światła, byś mnie wyprowadzał z tej właśnie śmierci, jaką jest nienawiść, nieprzebaczenie, pragnienie zemsty, odwetu. Daj mi się teraz przy tej stacji choćby w duchu pojednać ze wszystkimi moimi wrogami. Bym w ten sposób doznał w sobie mocy Twego zmartwychwstania. Wyprowadź mnie z grobu mojej nienawiści, mojego gniewu, mojej odmowy przebaczenia. Wyprowadź mnie z tego grobu, Panie, bym zmartwychwstał z Tobą. Najlepiej teraz, zaraz. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Stacja druga. Uczniowie przy pustym grobie. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu. Nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra, przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Błogosławię Cię, Panie Jezu, za Piotra, za którym mogę wchodzić do pustego grobu. Błogosławię Cię za Piotra, bo kiedy wchodzę za Nim, mogę wierzyć. Wierzyć właściwie, wierzyć poprawnie. Błogosławię Cię za Piotra, bez którego do końca nie rozumiałbym wydarzenia Twojej śmierci i zmartwychwstania. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, który asystujesz Piotrowi. Uwielbiam Cię w Twojej władzy nad Piotrem, jego następcami. Uwielbiam Cię w Twojej miłości do Piotra, jego następców, i przez Piotra, jego następców, do nas.
proszę przy tej stacji, bym był blisko Piotra, tego Piotra, który ma na imię Franciszek. Bym był blisko niego, bym się ze swoimi pytaniami we wierze zwracał do niego, bym miał w sobie pasję słuchania tego Piotra i z nim słuchania Ciebie. Bym w jedności z nim potem mógł także nauczać innych wiary prawdziwej. Niech to będzie o mnie zdanie. Ujrzał i uwierzył, kiedy wszedł za Piotrem. Niech to będzie o mnie. I niech to będzie o wszystkich, którym jest mi dane i będzie dane posługiwać. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Stacja trzecia. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Oraz do Boga mego i Boga waszego. Idź do moich braci. Spotkać cię żyjącego, to znaczy przyjąć posłanie. Kiedy zmartwychwstały spotykasz uczniów i uczennice, każde to spotkanie kończy się misją. Także moje spotkanie z Tobą zmartwychwstałym, nawet gdyby było najbardziej intymne, nawet gdyby było najbardziej osobiste, tak jak to Twoje spotkanie z Marią z Magdali. Mario, Rabbuni. Nawet najbardziej osobiste spotkanie kończy się misją. Do braci Jezusa. Do Twoich braci. Jak łatwo jest zapomnieć, idąc z Twoją misją, jak łatwo jest zapomnieć o tym właśnie do kogo, że to jest posłanie do Twoich braci, do tych, którzy są Tobie bliscy, których połączyłeś ze sobą własną krwią, krwią przymierza. Idę nie do obcych ludzi, przede wszystkim nie do obcych Tobie. Posyłasz mnie do swoich najbliższych. Czemu ja się ich boję? Czemu traktuję ich jak wrogów? Czemu traktuję ich z dystansem? Nieraz z programowym krytykanstwem, z osądem.
Zapominam, do kogo mnie posłałeś. Twoi bracia, siostry. Daj mi pamięć o godności każdego człowieka, do którego mnie posyłasz. Daj mi pamięć o tym, jak bardzo każdego i każdą z tych osób kochasz. I daj mi takie pragnienie też, bym chciał być dla nich bratem. Tak jak Ty jesteś bratem. I żeby to słowo brat nie było puste, nie było tylko pobożnym sloganem. Daj mi wprawdzie mówić do ludzi, do których mnie posyłasz, siostry i bracia. Daj mi to mówić wprawdzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. Stacja czwarta. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Czy nie było koniecznym Chrystusowi wszystko to przecierpieć, aby wejść do swej chwały? Pytasz uczniów, którzy widzieli wszystkie wydarzenia Twojej męki i śmierci, ale ich nie pojęli. Te wydarzenia ich zgorszyły. Te wydarzenia odarły ich z nadziei. Ty mówisz, że Tobie to było konieczne. Oddałeś życie z konieczności, która była w Tobie. Taki miałeś wewnętrzny nakaz, wewnętrzne przynaglenie. By oddać życie i w ten sposób wejść do chwały. Ziarno musi umrzeć, by przyniosło owoc. Umieranie jest tylko inną, ale bardzo konkretną nazwą miłości. Wszystko zmieniasz. Wszystko odwracasz. To, co gorzkie, czynisz słodkim. To, co wydaje się zabijać, czynisz drogą do życia. To, co jest ciemnością, zamieniasz w światło.
I ta odwrotność jest miłością. Ja też czasami postępuję odwrotnie niż inni, ale dla głupiego sprzeciwu. Dla, jak mówię, czasem nonkonformizmu, żeby przyciągnąć uwagę do siebie, żeby zwrócić uwagę na siebie. Ale to twoje odwracanie porządku nie ma nic wspólnego ze skupianiem uwagi na sobie. Jest czystą miłością, jest czystą bezinteresownością. Stajesz przy tych, przy których nikt nie staje. Kochasz tych, których nikt nie kocha. Idziesz z tymi, których wszyscy porzucili. I to jest miłość, a nie krzyk, który ma zwrócić uwagę na siebie. Chciałbym się tego od ciebie nauczyć. Takiego męstwa miłości. Męstwa, by się różnić, ale z miłości, nie z egoizmu, nie z narcyzmu, ale z miłości. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Stacja piąta. Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. A on stał się dla nich niewidzialny. Zostawiłeś nas z tym chlebem. Który Duch Święty przemienia w Ciebie. Mamy w oczach Jego kształt, kolor. Mamy w ustach Jego smak. Widzimy Cię. Choć ta hostia tyleż Cię pokazuje, co zasłania. Dlaczego wybrałeś chleb? Może dlatego, że jest najprostszy, że jest jakoś najpokorniejszy, najbardziej zwyczajny. Czasami chcielibyśmy Cię szukać w jakiejś nadzwyczajności, w jakiejś ponad wielkości, tak jakby było cokolwiek stworzonego, zdolne objąć Twoją wielkość, zdolne ją pokazać.
Nie ma nic takiego, co by mogło oddać Twoją wielkość. Za to chleb oddaje Twoją pokorę i Twoje uniżenie. Jesteś tajemnicą, ale wydaną ludziom do spożycia. Nie muszę wszystkiego rozumieć, ale wiem, że kochasz. Zostawiłeś nas z chlebem. Naucz nas być jak chleb. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Na wieki wieków. Amen. Stacja szósta. Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście świadkami tego. Słyszymy to zdanie w tym domu, jakim jest seminarium, w tym miejscu, jakim jest seminarium, miejscu, które przygotowuje nas do misji, która ma być powszechna, ma się zacząć od Jerozolimy, czyli od naszego domu, od naszego najbliższego nam świata, aż po krańce ziemi. Przygotowujemy się do misji. Przygotowanie ma tyle rozmaitych wymiarów. A Ty je sprowadzasz do takiej właśnie syntezy. Jesteście świadkami. Nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Słucham tych słów Jezu i pytam się samego siebie, czy widać po mnie nawrócenie i czy widać po mnie, że odpuściłeś mi grzechy, czy widać po mnie, że było mi źle z moim grzechem, tak źle, że przyszedłem z nim do Ciebie. Czy ta radość, którą mam na twarzy, bierze się właśnie stąd, że mi przebaczyłeś? Czy ta chęć pójścia na cały świat bierze się właśnie z tego doświadczenia,
wyzwolenia, szczęścia, przemiany, która jakby otwiera życie na nowo. Czy to ze mnie widać? Wy jesteście świadkami tego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Stacja siódma. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego. Kiedy ustanawiasz sakrament pokuty, pokazujesz go jako wyjątkowe miejsce działania Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. O taką wiarę Cię proszę, bym widział ten sakrament zawsze jako szczególny sakrament Ducha. Ducha, który najpierw przekonuje mnie o grzechu, o moim własnym grzechu. Który też uświadamia mi, że każdy grzech jest tak naprawdę odrzuceniem Ciebie jako Pana. Ale właśnie sakrament pokuty jest tą przestrzenią, tym miejscem, tym wydarzeniem, gdzie znów Duch może przez moje usta powiedzieć: Jezus jest Panem. I że z tym podwójnym przekonaniem o Twojej władzy i o moim grzechu mogę przyjść do Ciebie, by uzyskać odpuszczenie grzechów w tym duchu, mocą tego ducha. Prowadź mnie, Panie Jezu, do sakramentu pokuty. Prowadź tak często, jak to jest tylko potrzebne. Proszę Cię za wszystkich spowiedników. Najpierw byś ich samych przekonywał o grzechu, by byli dobrymi penitentami, a potem tak, żeby byli dobrymi spowiednikami, by poddawali się Duchowi Świętemu, tak wyznając swoje grzechy, jak też je odpuszczając innym. Proszę Cię szczególnie za tych naszych braci, którzy dopiero co przez święcenia otrzymali tę władzę rozgrzeszania. Daj mi pamięć na te Twoje słowa, weźmijcie Ducha Świętego. Daj mi pamięć na te słowa wtedy, gdy nie radzę sobie
sam ze sobą, z pytaniami, które we mnie powstają, kiedy szukam rozeznania. Prowadź mnie do sakramentu pokuty z tą pewnością spotkania tam Twojego Ducha. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Stacja ósma. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. To jest mocne słowo, które woła mnie do wspólnoty. Nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Wszystko, co wiemy, to to, że nie był z nimi. Nie wiemy, dlaczego go nie było. Wiemy, jakie skutki to przyniosło w jego życiu wiary. Proszę Cię, Panie, bym był człowiekiem wspólnoty, który wspólnoty szuka, ale też na tyle, na ile to ode mnie możliwe, daje innym doświadczenie wspólnoty. Daj mi wiarę w to, że Ty działasz, objawiasz się, żyjesz we wspólnocie uczniów. Uchroń mnie przed dystansem do wspólnoty, zwłaszcza takim tanim, krytykanckim, osądzającym, prześmiewczym, albo takim pełnym pychy, że nikogo nie potrzebuję, że sam potrafię najlepiej, że inni właściwie tylko przeszkadzają. Chroń mnie przed taką pychą, która jest też niewiarą. Duchu Święty, gnaj mnie do wspólnoty. Daj mi wytrwać w jedności z braćmi i siostrami. Nie daj mi nigdy zrazić się do wspólnoty. Tak jakby to, co mnie może w niej złego spotkać, było ważniejsze od Twojej w niej obecności i od Twojego działania. Wyryj mi głęboko w sercu te słowa. Tomasz nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Stacja dziewiąta. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Sieć się nie rozerwała.
choć napełniłeś ją wielką liczbą ryb, 153. Tyle, ile wtedy liczono narodów pod słońcem. To obraz powszechności, Twojej otwartości, Twoich szeroko rozwartych ramion dla każdego jest miejsce w Twoim Kościele. Nikt nie jest zagrożeniem sieci, że zostanie rozerwana. Wyrzuć z mojego myślenia te wszystkie slogany, że nie liczy się ilość, tylko jakość. Odrzuć ode mnie takie poczucie selekcjonujące ludzi. Raczej daj mi zrozumieć Twoje przypowieści o sieci, która zagarnia wszystkie możliwe ryby, o polu, na którym ma prawo rosnąć pszenica i chwast, bo tak naprawdę tylko Ty potrafisz je rozróżnić. Naucz mnie tego, jak Tobie zostawić osąd, ocenę. I daj mi radość z każdego, kto w tej sieci się znajduje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. Stacja 10. Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. Czy miłujesz mnie więcej? To nie jest tak, że prowokowałeś Piotra do wyznania miłości większej, do postawienia się ponad pozostałych uczniów. Ale powiedziałeś tak, ponieważ to Szymon twierdził na ostatniej wieczerzy, że kocha Cię więcej, że nawet jeśli wszyscy uciekną, to on jest gotów pójść za Tobą i do więzienia, i na śmierć, bo kocha Cię więcej. Nie kochamy Cię więcej, nie kochamy Cię więcej niż ci, którym chcemy posługiwać. Nie kochamy Cię więcej niż ci, którym chcemy posługiwać.
jest odwrotnie. Niejednokrotnie jest tak, że ich miłość do Ciebie nas zawstydza. Daj nam taką pokorę w widzeniu siebie. Też w ocenie swojej miłości ku Tobie. Daj nam zachwyt miłością innych. Daj nam taką otwartość, by budować się miłością innych do Ciebie. Nie daj nam pokładać ufności w swojej funkcji. W swoim stanowisku w Kościele, w swojej takiej urzędowej, zewnętrznej bliskości z Tobą. Daj mi pamięć na to, że pytanie o miłość jest pytaniem nie do urzędu, tylko do osoby. Pytasz Szymonie, czy mnie kochasz, nie pytasz Piotrze. Pytasz Szymonie. Szymon to jest moje własne imię. To nie jest nazwa urzędu. To nie jest imię papieża. Tak łatwo jest założyć, że urząd że stanowisko w Kościele przekłada się na osobistą wiarę i rzeczywiście żywą, aktualną, zażyłą miłość z Tobą. Wiem po sobie, że tak nie musi być. I dlatego bardzo Ci dziękuję za tych wszystkich, którzy kochają Cię bardziej niż ja i tą swoją miłością ciągną mnie w górę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Stacja 11. Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, a tam powiedziałeś im: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Bo uczniów czynią uczniowie.
nie nauczyciele. To uczniowie, którzy są zafascynowani mistrzem i idą za nim z ciągle narastającym pragnieniem poznania, bliskości. Jedności, przemiany. Tą pasją zarażają innych, pociągają innych, by zapraszali do środka tego właśnie doświadczenia uczniostwa. Uczniom zostało zlecone czynienie uczniów. Jeśli chcesz mnie uczynić nauczycielem, to uczyń wszystko, bym nie przestał być uczniem. Gdybym miał przestać być uczniem, to zabierz mi władzę nauczania. Nie chcę być miedzianym, brzmiącym cymbałem, który tylko potrafi wyrecytować kiedyś wyuczoną lekcję. Daj mi taką nadzieję nieustannego, dalszego, głębszego Ciebie poznawania, odkrywania wszystkiego, co Twoje, kim jesteś i co dajesz. Uczyń mnie uczniem Słowa, uczyń mnie uczniem Eucharystii, uczyń mnie uczniem Kościoła. Uczniów czynią uczniowie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Stacja 12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Z wielką radością wrócili po rozstaniu z Tobą. Aż mamy ochotę zapytać, jak to możliwe, żeby wrócić z radością po rozstaniu. To niesłychana umiejętność w Tobie, Jezu, w taki sposób odejść, żeby nikogo nie zgasić, żeby nie zostawić w smutku, ale w radości i z nadzieją, z chęcią do życia, z misją.
Wielka lekcja. Proszę Cię, Jezu, o taką umiejętność, takiego, jeśli trzeba, kiedy trzeba, odchodzenia. By ludzie nie zostawali w smutku. By nie zostawali przetrąceni. Ale by mieli w sobie radość, pewność błogosławieństwa i jasne widzenie przyszłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Stacja 13. Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną. Weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej. Ewangelia przyzwyczaiła nas do innych zestawów tej czwórki. W Ewangeliach zawsze Piotr i Andrzej, Jakub i Jan. A tutaj Piotr i Jan, Jakub i Andrzej. Te ewangeliczne zestawienia mówią o tym, jak przyszli do Ciebie jako bracia, naturalni bracia, połączeni krwią. A to drugie zestawienie z Dziejów Apostolskich pokazuje braterstwo, jakie w nich urosło w Duchu Świętym. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej. Więzi Ducha, które przerosły te pierwsze więzi naturalne. Nie unieważniły ich, ale je przerosły. I to nie jest żadna poezja. Wiemy z Ewangelii Jezu, jak te relacje Piotra z Janem nie były łatwe. Ile między nimi musi się dokonać też przebaczenia, by mogli faktycznie razem być potem posyłani, tak jak dzieje to pokazują, Piotr i Jan. Wielkie doświadczenie Ducha Świętego,
który buduje jedność. Oczyszcza pamięć. Przekształca relacje. Pragniemy tego dla siebie. Pragniemy takiego doświadczenia Kościoła. Taki Kościół też chcemy innym ogłaszać jako prawdę wiary. Właśnie wiary, bo to nie jest wprost z natury. To musi być z ducha. Takie więzi, taka przemiana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Stacja 14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Jakie to ważne widzieć dary Ducha Świętego dawane każdemu z nas ku pożytkowi wszystkich, by ciało rosło, jedno ciało w jednym duchu. Każdemu jest dany inny przejaw ducha dla wspólnego dobra. Lecz nas, Duchu Święty, lecz nas z pokusy rywalizacji. Ścigania się, konkurencji. Pokazuj nam nieustannie tę prawdę, jaka jest wpisana w przekazane nam przez Ciebie dary, że one są dla wszystkich. Nie pozwól, bym chciał Twoje dary zatrzymywać egoistycznie dla siebie. Czyniąc z nich w głupi sposób tytuł do wyróżniania siebie, do stawiania się ponad innymi, obok innych. Każdy Twój dar jest dla wszystkich. Oducz mnie też zazdrości o dary duchowe. Naucz mnie cieszyć się darami moich sióstr i braci. Naucz mnie cieszyć się tymi darami w moich siostrach i braciach, których nie odnajduję w sobie.
Błogosławię Cię za tę Twoją różnorodność, taką Twoją umiejętność jedności w różnorodności. Błogosławię Cię za to, że wzywasz nas do jedności na wzór ciała, gdzie każdy z nas jest innym członkiem. Innym nie znaczy mniej ważnym, innym nie znaczy mniej potrzebnym. Każdy jest potrzebny, by ciało było zdrowe, by ciało było w pełni silne. Każdy jest potrzebny. Tak jak proszę, byś mnie uchronił od zazdrości, o dary duchowe, tak też proszę, byś mnie uchronił od lekceważenia duchowych darów, jakie składasz w innych siostrach, braciach. By mi się nigdy nie wydawało, że to, co oni wnoszą do tej wspólnoty, jaką jest Kościół, jest małe, niegodne zauważenia, niepotrzebne. Każdemu objawia się Duch dla wspólnego dobra. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bo niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.